Okej, witamy po przerwie razem z Precelkiem. Cześć. Mieliśmy małe problemy techniczne. Cześć Hero From Games. Cześć Hero From Games, hejka, hejka. Cześć Rinoa. Cześć Rinoa. Witamy, witamy. Będziemy się razem bawić w grze Men of Medan, tak, którą mam już od bardzo dawna. Będziemy pływać po morzach i oceanach. Gra jest z 2019, a my gramy w 2024. Wyszło już chyba z 4 części tego, nie? No już się drugi sezon, tak, już się drugi sezon zbliża, więc... No. Świetnie. Ale dobrze, bo największy hype opadł i teraz może ktoś nie zna, to sobie obejrzy. Tylko trzeba, ja muszę wyciszyć tą grę, bo ona jest tak głośna, że ja pierdzielę. No, ja chyba trochę przyciszałam, ale zaraz wejdę i jeszcze zobaczę. Ale dziwnie się czuję grając w to na padzie od PlayStation. Tak, Precelek dzisiaj tylko głosowo, bo tak będzie wygodniej jakby grać w ten sposób. Chociaż no w sumie na kanapie też mogliśmy grać, ale no ponieważ obydwoje mamy tą grę, no to znaczy, Precelek będzie sobie nabijał osiągnięcia. Ten multiplayer, który my teraz gramy, bo są dwie wersje. Jeden jest dla dwóch graczy chyba przez internet. No. Że tak jakby będziemy kierować jednocześnie różnymi postaciami, to tutaj by wiesz, tak jakby... No a ten kanapowy? Kanapowy jest, że przekazujemy sobie pada, gdy jest na ekranie inna postać, nie? Także moglibyśmy siedzieć, no ale... No, nie wiem, czy tak nie jest prawiej. Czasami nie będziemy widzieli, co się dzieje u drugiej osoby, nie? No tak. Cześć Megapodius. No ja też nie do końca wiem, jak ten multiplayer faktycznie wygląda. Nie widziałam nigdy tej gry. Nie wiem, jak to ściszyć, na ile. Dobrze, także historycznie jesteśmy grupą Amerykanów, którzy będą nurkować i badać jakiś samolot z okresu II wojny światowej. Będzie śmiesznie. Będą się dziać dziwne rzeczy. A może ja sobie odpalę czat na telefonie? Oj. I ogólnie niby jest właśnie tych czterech Amerykanów, ale można grać też tym kapitanem, podobno. W sumie nie wiem, czy to w multiplayerze też jest do wyboru, czy nie. No, ale zobaczymy. No, gra jest podobna do Until Dawn, więc no, głównie tam wybory i jakieś quick time eventy będą. No, tego się boję najbardziej. Aha! I mój komputer będzie bardzo szumiał przy tej grze. No, zobaczymy. Ja na szczęście w moich słuchawkach nie słyszę, jak mi szum. Ale ten, tak jakby, bo tu jest trochę chyba, nie pamiętam, jak było w The Quarry, jak grałaś. Bo tak jakby w Until Dawn był ten patent, że czasami trzeba było nie oddychać, nie ruszać się i to faktycznie chodziło o nieruszanie padem, nie? No. A w The Quarry było chyba taki minigra, że trzeba było bicie serca dopasować, tak by wciskać przycisk chyba rytmicznie, nie? No. Bo tu jest chyba ta druga opcja, ale pewien nie jestem. Także... Czuję się tym z tym... z tym sercem. No, trzeba było trafiać. O Jezus Maria. Ja już nie pamiętam, jak to działało do końca. No, że ci to jak w grze muzycznej pokazywało, kiedy masz kliknąć. Dobra, najgorsze jest to, że ja nie do końca wiem, jak mam te dźwięki dopasować. No właśnie też. Ja sobie dałem na razie... Się, że będzie za głośno. Ja sobie dałem... Wydaje mi się, że tą muzykę można ściszyć, nie? No, muzykę to na pewno. Efekty na średnio i dialogi trochę głośniej. Dobra. No można zatrzymać w każdej chwili ten... Tylko nie wiem, jak działa zatrzymywanie, kiedy się gra w dwie osoby. No, też nie wiem. Sao se wyłącza jeszcze. Nie chcę ultra wysokiej, dajcie mi spokój. To ci ssało? Sao wyłączyłam. A. No ssanie wyłączyłam, no. Aha, no tak, bo jesteśmy na streamie, więc nie możemy pokazywać ssania na Twitchu, tak? Tylko nie kute są zazwyczaj uciążliwe. Nie, no w sumie w Until Dawn był całkiem spoko. Dlatego będzie śmiesznie. No jeszcze zwłaszcza, że nie wiem, czy pamiętam wszystkie przyciski. Dobra. I tutaj Ania jest też tak, że zbieramy te obrazy, co były w poprzednich grach, wiesz, co one pokazują, co się może wydarzyć, nie? Okej. Okay. O, mogę wam pokazać tą antologię.
Jeśli ktoś jeszcze nie wie, ile tych gier wyszło, to tu jest Men of Medan, potem jest Little Hope, potem jest House of Ashes, a na końcu Devil in Me. I wszystkie podobno mają spolszczenia, więc można by było kiedyś zagrać, tylko muszę mieć lepszy komputer na to. Co było Until Dawn, a co The Quarry, bo wcale nie było tak dawno, ale nie mogę sobie przypomnieć fabuły. Ojej. One były w sumie dosyć podobne. Tylko, że w Until Dawn były te potwory, jak one się nazywały? Wendigo. O, Wendigo. Że tam ich goniły po lesie. I była czwórka bohaterów. Tak, Until Dawn było to, w ogóle nie wiem, czy komuś czy komuś nie spoilujemy przy okazji, ale Trudno. tak jakby Until Dawn działo się w górach, co ci przyjaciele jechali do tego domku i tak jakby tam ich coś żarło, a The Quarry to był ten taki obóz dla młodzieży, nie? A, Co oni tam no. przyjechali chyba, czy nie, to byli ci opiekunowie tego obozu, którzy przyjechali tam się tym zajmować, nie? I tam ich żarły wilkołaki w ogóle, także no. No, także też potwory, ale no. No bardzo podobnie. Jezus Boże, ja jestem zmęczony, bo ja w tym głównym menu już tutaj tyle siedzę, tak patrzę na te napisy, że zamiast graj samotnie, czytam sraj samotnie. I na sraj Jezus. samotnie mi to bawi. Już Przepraszam. był temat o sraniu dzisiaj. No, możemy do tego wrócić. Dobra, to ja sobie pogram samotnie, a ty sobie posiedź. Nie no, gramy razem. Szumi Dobra. ci? No, szumi. O Jezus, jak mi szumi. Dobra, nie graj samotnie. Czekaj sekundkę, jeszcze mnie zapraszaj. No dobrze, czekaj, bo ja nie wiem na razie o co chodzi, bo tu jest noc strachów i wspólna opowieść. Wspólna opowieść. A skąd wiesz, że nie to? Noc strachów, tam masz ich Aha, bo opis na tam dole. podawajcie sobie kontroler. No dobra, wspólna opowieść. Rozegraj historię online ze znajomym. To powiedz, kiedy cię zaprosić. Sekundkę, bo sobie jednak zmieniłem trochę te opcje. Dobra, dajesz. Łomatko, ja to muszę kliknąć, tak? Precelek. Dobrze, chyba kliknęłam. Jest Uch. jakiś chiński rynek. Ja kocham tę grę, Jesteśmy na naprawdę. Chińczyku. Ja się tak jaram, mi się w to chciało zagrać przez pół roku, ale no ja wiedziałem, że z Anią będę musiał w to zagrać, bo Ani też się chciało, więc no. No wiem, że Ania jest dobra w tę grę. O matko, nowa opowieść. Bo wszystko inne zablokowane. Dobra, nowy zapis. Aha, i pokazuje, gdzie jesteśmy, oboje. Mogę zacząć jako Joe albo zacząć jako Charlie. Czemu muszę być mężczyzną? Nie ma tu kobiety? A, czekaj, Może każdy tak, rozdział ma inną postać. w każdym rozdziale w prologu jest tylko dwóch chłopów, przykro mi. A No jak ja co tam za mam gówno? wejść? Nie jestem pewna. Ja po prostu klikałam A dalej. Nie mam pojęcia, co ty widzisz w ogóle. Może wspólna opowieść, że Może jesteś. jak ja wybiorę dopiero, to ty będziesz mógł Aha, i wybrać. mnie wrzuci, tak jakby, bo ty jesteś gospodarzem. No. Przepraszam, że ja wybieram pierwszy. Czekaj chwilę, czekaj. No. Mam pokaż profil partnera. Aha, tu na Steamie, dobra, nieważne. Aha. Dobra, wybieraj. Dobra, to ja wybiorę Charlie'ego, bo Charlie mi się kojarzy z tym, z najdłuższą podróżą. Zacznij Ale, jako a, Charlie. i teraz mogę, że I ja jestem gotowy. jestem, tak, ja jestem gotowa. Ale to kiepsko, że ty wybierasz, No no. właśnie, no. Czy nie Tak możemy smutno zagłosować trochę. czy coś? Dobra, No. gotowy. Musimy się dogadać, nie? Odliczanie jak No. w grach, jak w szczelankach. Dziwnie się czuję. No bo pierwszy raz gram w coś takiego z kimś. Aby Aby grać. grać za pomocą kontrolera, naciśnij A. Aby grać za pomocą myszy, wciśnij myszkę. No to kontroler. Też mi zawibrowało. Wy tam nam kibicujcie dzielnie, bo my tu umrzemy. Ale to Ja jak nie można. zamierzam umierać. Jak to można wybierać postacie na początku każdego rozdziału, no to może będziemy mieli kilka szans, nie? No. No, bo tak to jakbyśmy umarli na początku, no to w sumie co, cała gra bez sensu. No. Chociaż tak też się da zrobić. No, na pewno.
Poza to są achievementy, nie? Żeby wszystkich zabić, No żeby tak, wszystkich no. ocalić. Tak jak w Quarry w tym Until Dawnie. Dobra, jedziemy. Oho. Dzięki, Silver Luna. Dzięki. Postaramy się. Ale te modele postaci są w tych grach prześliczne. No, nie wiem, w sumie. Ja je uwielbiam. Teraz nie wiem, czy nie jest za cicho. Ja kibicuję, macham pomponami. Go, pracel, go, Ania. O, dziękujemy. Jej, dzięki. Jakby coś było za głośno, czy coś, to ci widzowie powiedzą, nie? No, mam nadzieję. Mamy, o, jesteśmy. O, Charlie. Targowisko A ja blisko jestem przy Joe. Nabrzeżu. Aha, czyli ty też jakby... Aha, sterujesz w tym samym momencie. Tak, jak jesteśmy razem na scenie, to jesteśmy razem, nie? Wow. A Charlie to jest który? Nie A, wiem. To jest już ja. Wiadomo. Ten, co klepie. Ja mam różowe napisy do twojej postaci. O. No Jezus, jaka jestem brzydka. Co wybierała? No nie miałam podglądu postaci. Rwij chinkę, dajesz. Czy potrafię się bić? Aha, będziemy się napierdzielać? O Jezus. Ej, bo ja poszedłem po wróżbę. Aha. Fajnie. A ty co robisz? Czekaj, bo ja nie wiem, jak mam wycelować, czym? Aha, R. Jezus, ja się biję. Czemu mam... O, tu. Super skomplikowane rzeczy. Aha, bo mi się pokazuje, które ja mam uderzyć. Jezus, mam QTE. Nie, X to był! Fuck. To jest samouczek. Ty też masz quick time event? Nie, ja mam wróżbę spokojnie. Ale szybko to leci. Masakra. Ja sobie siedzę i mi wróżą, jest fajne. Fajnie. A jak masz wybory, że masz dwie opcje, nie? To wystarczy, że wychylisz gałkę w danym kierunku i to cię akceptuje. Nie, tego nie zatwierdzasz, bo się pomyliłem. Aha. Czekaj, bo ja tu mam bardzo poważny quick time event z biciem ja. Się. Dajesz. Dobra, X i B już ogarniam. Ej, bo jakiś chiński gość w kapeluszu powiedział mi, że umrę. Fajnie. O, teraz ja chyba. O, teraz ty się będziesz bić. No musisz się nauczyć. Ja wiem, czy będziesz mnie oglądać, czy też pójdziesz na ten. Znaczy ja mogę zmienić... O, mogę z... A tobie też zatrzymałam grę? Tak. A, bo chcę trochę podgłośnić jednak ten dźwięk. Już mnie wróżyli, bo tak jakby masz dwie opcje i masz, że prawą gałką wybierasz, nie? No. Ale to wystarczy, że najedziesz tą gałką w, tak w lewo, to ci od razu wybierze. Tak jakby. Ja myślałem, że zaznaczysz i wybierasz, nie? Ja wybrałem nie wiem co. Ale powiedzieli mi, że umrę, więc chyba dobrze. Super. Jakie chlejusy. Walka o damę, chińska gra pewna, kute. A ty, Ania, zrobiłaś to bezbłędnie, bo to jest achievement. Nie, tam gdzieś X-a pomieszałam, także... Mm. Co ty? Chyba odrobinę za cicho. No właśnie, też mi się tak wydaje. Dobra, zobaczymy, jak teraz będzie. Puszczam dalej. Będę się teraz bił. A, aha, bo ty też musisz kontynuować. O, fajnie. Też jest odliczanie, wow. Quarter? Gonna start a tab. Tak, dajesz. Łomatko. Okay, old timer. Ty mnie obserwujesz mnie teraz? Nie, ja mam tą wróżbę teraz. O, to dobrze. W sensie zamieniliśmy się, nie? Aha, bo to tak albo tak, z nadzieją. You think old Joe will ever make good on that 50 cents I just invested in him? Może ty nie umrzesz.
Jezus guzik. Jezus. Boże, ja tu umrę zaraz. RT, by podnieść obiekty i obejrzeć. No ej, no! Boże, czemu to takie jakieś... No, obróć to. Ale to szybko czas leci na to wybieranie celu. No, mówię, że quick time jest trudny. Kurde, nie zdążyłem, no. Ach, jeden błąd popełniłem, no. O, jak się przytulam do ciebie, patrz. Ale no, nie powiedział mi, że umrę. Chyba. Może ty przeżyjesz. No bo ja jestem lepsza. Patrz, jaki mamy duży statek. Będziemy się tam macać. Takie skrzynie jak w Indianie Jonesie. No, tam jest czaszka, więc super. Przewodzimy coś niedobrego. To jest duży statek, kurde. No, a jeszcze żyjemy. A tamte jakby na początku w intro, tam były chyba trumny, nie? Z flagami. No, jak to wyglądało. Czy czaszki. Ja muszę pamiętać, że ja to jestem ten ładny, a ty jesteś tam brzydka. Super. Hey, where's my 50 cents? Nie. 50 cents? What 50 cents? Come on, ale jesteśmy narąbani. Nobody pushes me around. Aha. Ała. Super. Dostałeś mordę. No, naprawdę? Jak grał Plistino, tam będzie bossem. Super, ja będę leżał nieprzytomny, a ty sobie graj, nie? No, dałeś się w mordę, no to już masz problem. Bo mnie upiłaś. No, na pewno. Że widać, że się bardzo kochacie. Aha. No, zaleję te skrzynki i umrzemy. Fajny macie statek, taki dziurawy. Jaka jest fabuła tej gry? No... Minęłam. Że będziemy badać właśnie statek, który zatonął podczas II wojny światowej. Tylko nie wiem, czy to jest już teraz, czy to jest jakiś flashback. Nie, jeszcze. To jest flashback, także jak ktoś nie wie, to proszę poczekać. I tam coś cieknie, no. Chyba, nie? A tu trumny. I oni powstaną z grobów pewnie. A na razie fabuła jest taka, że Ania, ja jestem ładny, Ania jest brzydka, Ania mi zazdrości i mnie upija, żeby mnie no upili. Na pewno. Coś mi się śni. Ty jesteś gdzie indziej, nie? No właśnie, mnie też się coś śni. Ja się obudziłam. Precelecto Joe, fajnie. Charlie, areszt. Jestem w areszcie. A ja jestem w izbie chorych, gdzie wytrzeźwiałem. O, super. Zbadaj statek, przeszukaj areszt i poczekaj na pomoc. Fajnie. Hej? Oho. Trzy rzeczy do zbadania. Ja o nie, tu krew. Ja znalazłem chyba zdjęcie mojego dziecka. A ja znalazłam krew, więc już jesteśmy w dupie. No, ja na razie nie widzę krwi. O, mam jakąś notatkę. Mów, co tam znajdziesz. Czekaj, łamatko. 27 tydzień aresztu. Poniedziałek, Arthur Miller, szeregowy. Drobna kradzież, pierwszy dzień aresztu, drobne przedmioty należące do starszego oficera, znalezione w szafce Millera. Przedmioty odzyskane i zwrócone właścicielowi. Środa. David
Davis, szeregowy, wtargnięcie, 2 dni aresztu, znaleziony poza granicami ładowni, 3A, bez powodu, rażące lekceważenie rozkazów. Piątek, starszy szeregowy Louis Brandt, publiczne odurzenie, pierwszy dzień aresztu, jeden dzień aresztu, uznany za pijanego i zachowującego się nieodpowiednio w stosunku do personelu armii amerykańskiej podczas pobytu na lądzie. Robert Reed, upojenie publiczne, jeden dzień aresztu, uznany za pijanego i zachowującego się nieodpowiednio wobec personelu, bla bla bla. Uroczo. Ja powiem ci tak. Wszyscy kleją. No. Czułabyśmy grali w We're Here. Ja w tej izbie chorych, gdzie trzeźwiałem, znalazłem no. trupa w szafie. O, super. To jest w ogóle rozwalające, bo ty masz na ekranie coś innego i ludzie tego nie widzą. No. Mam kolejną notatkę. W tym, że szeregowy Charles Anderson, będąc na zwolnieniu ze służby, wykazał się upojeniem alkoholowym w sposób nieprzystający do członka armii amerykańskiej. Szeregowy Anderson wydał się z innym żołnierzem w pijacką bójkę. Ale ja cię nie biłam przecież. O nie! Ktoś tu idzie, nie zdążyłam przeczytać. A to ty! Cześć! Nie zdążyłam przeczytać! Zapraszam. A tam mogło być coś jeszcze. Boże, on ma zeza, ten mój bohater. Nie tam idź, bo ja tam z tobą przyszedłem. Ale ja chcę to sprawdzić, co tam widziałeś. Chodź, pokażę ci trupa, chodź. Tak, chcę zobaczyć trupa. Szkoda, że nie można biegać tu. Patrz, to jest trup. Tu. Chodź. Chcę zobaczyć trupa. No czekaj, bo mi kamera nie pomaga w tym, jak ja idę. Gdzie ty idziesz? Czy w drzwi? No bo jesteś... kamera nie Jesteś nie taka pomaga. Napruta, że no tu chodź. O. Tutaj zdjęcie mogę obejrzeć. To jest twoje dziecko, ale brzydkie. Nie mam pojęcia. Dla popsa, wracaj szybko. Wiesz, że się obraca obiekty. Ja wiem. No. No widziałem, ja miałem tutorial. No ja tam nie wiem, co ty wiesz. Patrz, a nie chcę fajny. Zobaczyć trupa, no oczywiście. Uuu, jaki ładny. O, cześć Skorpion, czytasz mi w myślach. Cześć. Dziwnie, no jakby wybierali się w pewne miejsce. Aha, ja myślałem, że tobie chodzi o bzykanie, a tobie chodziło o łazienkę. Idziesz? No, staram się. Pary. To nie jest takie proste sterowanie w tej grze. Wiem, że masz zezę, ale chodź. Ja tu, on się blokuje o każdy możliwy obiekt. Znaczy, oni mają fajną... To jest ciasno. Oni mają fajną animację, ale bardzo topornie się nimi chodzi. No. Idziesz? No idę. Kochanie? Jestem tuż za tobą. Strasznie. No, ty zginiesz pierwszy. O Jezus. Aha. O nie, chyba będzie to wstrzymywanie oddechu. No, cena trupa 5 na 10. Ciasno i ciemno. O nie. Aha, bo to w rytm bicia serca. Jezus. O nie, nie kliknęłam. Kurde. Fuck. Ale ja tego drugiego też nie kliknęłam. Ja i tak nic to nie dało. W sensie a nie ci... tak ładnie poszło, no. No przepraszam, no. Proszę pamiętać, że Ania zawaliła. Ale u mnie pisało, że ty zawaliłeś. Nie, u mnie, że ty. To u mnie, że ty. No na pewno. Takie już są korytarze na statku. No właśnie, nie wiem, ale chciałam tu w prawo wejść, czy tam lewo. Nie wiem, co to jest. Kurde, czemu on nie idzie prosto? Czemu on ma problem? Czy twój pad też nie działa? Czemu on idzie nie w tą stronę, w którą chcę? No działa, ale idź po prostu w którąś stronę, proszę cię. No ale no, no bo ty mi blokujesz przejście, no. O, tam chciałam iść. Ej, czekaj. Co tam czekaj jest? Chwilę. Tu się coś świeci. Ej, nie ruszaj się teraz przez chwilę. Czemu? Nie, bo miałem też jakiś problem ze sterowaniem, ale jest okej. Okay. No, dobra. Dobra. Bo tu coś jest. Zamknięte, fajnie. Po co tu ja przylazłam, no? Świetnie ci poszło. No chciałam sprawdzić, tam mogło być coś Aha, ważnego. A nie, my w drugą stronę idziemy, bo tam się ukrywaliśmy. Nie, wydaje mi się, że nie. Jezus. Jak ja jestem w twojej dupie, to ty mnie ciągniesz jak idziesz, no.
Super. Ja idę tam sprawdzić. What the hell? Widzisz? Tu coś jest ważnego fabularnie. Chodź tu. A, bo tu jest mokro. Dobrze się zaczyna, kute. Solidarnie zawaliliście oboje. I tam dziecko było, widziałaś? Nie widziałam, czytam czat. No biegło dziecko jakieś. Może to jest ten pops. To są szafki. Ważne rzeczy są na pewno w szafkach. No kurde! Głupia postać. Zamknięte. Notatek nie da się przeczytać. Nie, chyba nie. Oni się ruszają, jakby byli jacyś dziwni. No, porąbani. Ale gra jest prześliczna. Ja się patrzę na tą klamkę i wie co zrobić. Ją się naciska, czy się nie naciska? Nie, nie mamy siły. Jeszcze nie jesteśmy trzeźwi. Oho, nawalamy! O, kolejny trup. O, dziękuję za cirka! To brzydkie rzeczy mówią. To jest poważna gra dla dorosłych. Ania ma zawsze rację, oczywiście. Aha, i to tyle. Nie obejrzymy trupa. Oczywiście nie obejrzę trupa, bo stoję do niego dupą i się nie chcę obrócić. No, głupi jeden. Charlie, jesteś? No, idę. Ja coś się pójdę. Kurzy pod nami. Jak mnie coś ma zjeść, to ja umrę za ciebie. O, możesz obejrzeć. O, chcę. Chcę oglądać trupy. To jest moje zadanie w tej grze. Jak w Corpse Party, pamiętasz? Tak. Bardzo poważna gra, na pewno, bo mi się chce śmiać. Chyba dobrze, nie? Ej, patrz, wykrzywiło go. Czekaj, idę. O nie! On sobie chyba walił, patrz. Chyba za mocno. Super. Proszę. Mają minę jak trup rozdziawione głupio buzie. Czasami w filmach są takie akcje, jak to się tak strasznie przerazi, nie? Aha, bo tam możesz wejść, tam coś aha, jest. Aha, bo tam jest zejście na dół. Nie, dobrze, tutaj nic nie ma. Idziemy. Nie, nic nie ma? Aha. Nie. Dobra, no to zejdziemy na dół. Jezu, co ta kamera nagle z dupy? Widzę jego nogi. Ej, bo tu jest przejście na prawo jakieś. Czy tam jest jakieś przejście, czy mi się Boże, wydaje, że to jest przejście? Jak my przy tym sterowaniu będziemy się stali wszystko eksplorować, to my to umrzemy. To jest tragedia po prostu. Czemu ta kamera taka zrąbana jest? No bo jest kinowa, fajna. O Boże, przytrzymaj, aby chodzić szybciej. Jej, w końcu! To co to jest LB? L1, to jest ten trigger dolny lewy. Nie, bo ja mam LB. No to ten duży na dole po lewej. No. Ale nie wiem, czy on tak chodzi szybciej. Powiedziałeś. Wiesz, a może tutaj coś jest? Czekaj, zobacz, no właśnie nie. No to zobacz, bo... drugą mańkę. Tutaj są drzwi, ale są zamknięte. No to chodź do mnie, tutaj jest otwarte. No idę już. Bo to jest chyba jakiś kwipunek, czy nie? Ja nie wiem. Czekaj. Odszedł szczęśliwy. W grze jest jakiś... aha, kwipunek. No właśnie nie ale wiem. Ale nie wiem, jak się go odpala na padzie od PlayStation. Aha, gra wstrzymana. Patrz, mamy w ogóle cel. Super. Dobra, no, mi się on pokazywał na samym początku. Zaczekaj, to jak już tu jesteśmy, to ja podgłośnię jeszcze te dźwięki. Ale Skorpion, wiesz jaka jest sytuacja? Oni się obudzili na Mega Kacu w jakimś niedziwnym miejscu. No znaczy... właśnie. Dobra, już jestem gotowa. To odliczanie za każdym razem. Może i dobrze. Oho. Łomatko. Jakiś otwarty teren. Open world. Ale chyba nam zastawiają samochody i musimy iść naokoło, wiesz? No, to tak. O Jezus. Hey, Chuck? You see that kid over there? No. You feeling all right? No. Ja się czuję wyśmienicie. I teraz się L1 przyda. Ale on zapitala na tym L1? No właśnie mówię, że to jest takie gówno, że szkoda gadać. O, o więcej trupów. To dużo. Nie mogę z tych min. Ale ktoś tam żyje. O!
Mamy broń. Ja mam większą. Super. Mam dłuższą. Czemu moja postać wzięła nóż? Bo ty jesteś prawdziwą mężczyzną. No na pewno. Wsadzę tyłek ten nóż. Nie teraz, najpierw ucieknijmy z tego statku. Było matko, będziesz miał jakiś quick time? Do ataku. Ale ładna ta gra jest. Jezus, jak on się kapi! No, jakiś zmasakrowany człowiek, oko mu wyszło. A, ja nie miałem tego, bo ty obejrzałaś... A, no widzisz, bo ja oglądam. Tu mnie wołają. Charlie. No ja cię wołam. Aha. Ale to... Nie jest ta... To nie jesteś ty. Ale ty umarłeś? Nie, leżysz u mnie. My mamy schizy, wiesz? Aha. Jakieś halucynacje teraz. Sprawdź, ukryj się. Ukryj się! Jak mam to zrobić tu? Ukryj się. Lepiej się ukryj. Już tam nic nie sprawdzaj, człowieku. O, do szafki, jak w DBD. O, ja też znalazłem szafkę. Jakiś dzieciak do niej wszedł. Ania, baba z jajami. Jezus. Jezus, ja strzelałem szafkę. Strzelają! To ja do ciebie strzelam. A u mnie jest potwór. I to ten Chińczyk. No, a to jestem ja. Super. Bo ja widzę w środku martwe dziecko zombie. Fajnie. Dzięki. Marliśmy na samym początku. A zastrzeliłem cię? No, chyba tak, bo ja mnie wykrzywiło. A ja zajrzałem do środka, zobaczyłem dziecko zombie i umarłem na zawał, tak jak tamci. O Jezus. Fajnie. No to już wiemy, dlaczego statek zatonął. Mayday! Mayday! Is anyone there? Hello! Can anyone out there hear me? Teraz masz scenę z Mayday, nie? No. Mamy tu samą. No, bo umarliśmy, to wydaje mi się, że już nic więcej nie będzie. What the hell is that? O nie. Bad end. Nie no, będą inne postaci pewnie. To jest tylko prolog. No, właśnie. Matko z krzyżem. Jezus. W tym prologu raczej nie da się przeżyć, no... To chyba tak ma pokazać, nie? No, jak wszyscy umarli na tym statku. Ej! No, jaka muza. No, intro. Jak nie wskakiwać do szalupy. No, intro jest fajne, ja je lubię. Won't you spare me over to... Ciekawe, czy mnie YouTube zablokuje za tą muzykę. Ale jest tylko na początku, później nie ma już. O. Jakie weszły bity! No. Szkoda statku. No, trochę tak. No, te... z muzyką i z tym wszystkim te gry mają naprawdę świetne wyczucie. Mamy kuratora, tak? W Until Dawn był ten psychiatra chyba, nie? Czy psycholog? No. Teraz mam chyba za głośno. Coś. Ja też. Ta muzyka jest za głośna. Jakie ma małe oczka. I tam jakaś dziewczynka z włosami, no właśnie. Chiński rok. Była z tą piosenką, więc chyba nie powinien zablokować. Znaczy zablokować całkiem nie, tylko chodzi mi o monetyzację. Że wyłączą mi zarabianie. Samara. Toma Hanksa przypomina, ojej.
Dzień dobry panu. Hello. Hello. And welcome to my repository. Aha, jeżdżą nam jakieś karetki za oknem. Po tych naszych kolegów ze statku. No. Jezus, jakaś grubsza akcja tam jest. Ja u nas często tak jeżdżą. I am the curator. The curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. Stories such as this one. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish or whether they are snuffed out. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And we have to live with those decisions or die by them. But you shouldn't fear death. It is, after all, inevitable. It is the tax one pays for having lived, and it comes eventually to everybody. Still, none of us want for it to come too soon, do we? Chyba, że ktoś robi achievement, żeby wszystkich zabić. Sometimes you are determining a story together, sometimes separately. What one does may not make complete sense to the other, because fajne, we all have different perspectives. Gramy razem. No. But as in life, the actions you take matter. The choices you make will affect each other. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. W praktyce to nie jest takie or proste. Should I say, decisions that result in the outcomes you would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken. Or whatever mess you've made. Jej, będziemy na, trafimy na fotelik. Często słyszę z oddali, bo w mojej wsi to się mało dzieje. O. Dobra, właściwa część. Dobrze, a będziemy mieli jakiś ten, czy mogę zatrzymać na chwilę? Wybrało ci brada teraz. Aha. No a nie. Ja jestem Aleksem. A to czemu ja nie mam wyboru? Nie wiem, właśnie. Czekaj na chwilkę, bo ja muszę cięcia zrobić. No ja nie wiem, czy będziemy mieli zaraz możliwość sterowania, czy znowu długi czas nic.